Dzisiaj w naszym kraju nie tylko Świadkowie Jehowy, ale szereg innych ugrupowań atakuje boskość Jezusa Chrystusa. Inną taką nauką, która jest nieraz w jakiś sposób krytycznie oceniana i ludzie odchodzą od takiej prawowiernej doktryny, jest to, kim jest Duch Święty. Chcemy przyjrzeć się temu, kim jest Duch Święty, bo prawowierni chrześcijanie od dawna wierzą, że jest on osobą boską, że jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Kościół zachodni, to znaczy Kościół rzymskokatolicki, kościoły protestanckie głoszą, że jest, pochodzi od Ojca i od Syna, a kościoły prawosławne głoszą, że od Ojca pochodzi, co najwyżej przez Syna. Nie będziemy w to wchodzić, ale w każdym razie Duch Święty ma swoje wielkie znaczenie w teologii chrześcijańskiej. Na początek może zastanówmy się nad takim podstawowym zarzutem, jaki pada, że Duch Święty jest rzekomo mocą Bożą. Rozważymy dwa teksty ze Starego Testamentu i dwa z Nowego. Księga Michała, 3 rozdział, werset 8, zobaczmy. Czym lub kim jest Duch Święty? Czy jest na pewno mocą? Michała, 3 rozdział, werset 8. Michała mówi tak. Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. Nie sugerujmy się tym, że duch jest użyty tu z małej litery, bo to tylko tak tłumacze zdecydowali, ale wymienia tu ducha Pana, czyli Ducha Świętego, ale wymienia osobno siłę i moc. Gdyby Duch Święty był siłą lub mocą, zachodziłoby tu zbędne powtórzenie. A jest osobno wymieniona siła i moc. Także na pewno on nie jest ani siłą, ani mocą, skoro osobno obok niego jest wymieniona siła i moc jako coś innego. Księga Zachariasza, 4 rozdział, werset 6, w bardzo podobnym duchu się wypowiada. Księga Zachariasza, 4 rozdział, werset 6, gdzie czytamy. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zarobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Znowu, tu bardzo wyraźnie jest powiedziane, że Duch Święty nie jest ani mocą, ani siłą, jest kimś innym. Zaprzeczono tu, jakoby był mocą lub siłą. Weźmy teraz pod uwagę Nowy Testament, list do Rzymian, 15 rozdział, werset 19, list do Rzymian, 15 rozdział, werset 19. Tu przeczytamy tylko początek tego wersetu. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Jest tu mowa o mocy Ducha Świętego. Gdyby Duch Święty był mocą, jak niektórzy chcą tego, to nie byłoby mowy, że On posiada jeszcze moc. Bo jaki ma sens mówienie o mocy, która należy do mocy? Nie może być mocy mocy. Jedynie może być moc Ducha Świętego. Duch Święty nie jest mocą, ale tą mocą dysponuje. Podobnie pierwszy list do Tesaloniczan, 1 rozdział, werset 5. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1 rozdział, werset 5, który mówi o reakcji Tesaloniczan na Ewangelię, też rozgranicza, oddziela Ducha Świętego od mocy. Pierwszy do Tesaloniczan, 1 rozdział, werset 5. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy, i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Znowu, osobno jest wymieniona moc i osobno jest wymieniony Duch Święty. Także Duch Święty nie może być mocą. Jest jakby oddzielony od mocy, jako od czegoś innego. Także na początek wyjaśniliśmy sobie, że Duch Święty na pewno nie jest mocą. Jest wręcz zaprzeczenie, żeby był mocą, albo wręcz jest wymieniany obok mocy jako coś odrębnego od mocy. Zastanówmy się teraz, czy Duch Święty jest osobą. Klasyczna definicja osoby głosi, że osoba to jest ktoś, kto ma umysł, czyli inaczej rozum, po drugie ma emocje lub uczucia i po trzecie ma wolę. A więc osoba to jest ktoś, kto ma rozum, uczucia i wolę. Wiemy też, że ktoś, kto ma rozum, może na przykład wypowiadać się, przekazywać jakieś informacje, może nauczać czegoś,
może kogoś nauczać, może przekonywać kogoś. Co z kolei może robić osoba, która jest na stanowisku? Na przykład może zabronić czegoś swym podwładnym, przeszkodzić im w czymś, jak coś źle robią. Może kierować nimi. A jakich uczuć może na przykład doświadczać osoba? Może zostać zasmucona, może zostać znieważona, przejawiać miłość, pocieszać inne osoby. I przekonajmy się, czy te wszystkie właściwości Biblia przypisuje Duchowi Świętemu. Zacznijmy od rozumu. Czy Duch Święty posiada umysł i myśli? Zobaczmy do pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, werset 17. 11, przepraszam. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, werset 11. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Duch Boży, Duch Święty zna Boga doskonale. A skoro zna, to znaczy, że ma rozum. Jak jakaś moc bezosobowa mogłaby kogoś lub coś znać? Także on posiada inteligencję. I działa jako inteligentna osoba, bo na przykład mówi i woła. W Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale, wersecie 2, czytamy, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, werset 2. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Duch Święty rzekł, w sposób wypowiedział się, przemówił. To tylko może czynić osoba rozumna w dodatku, wydająca dźwięki, które mają sens, które są konkretnymi zdaniami. List do Galacjan, 4 rozdział, werset 6 mówi, że Duch Święty także woła. Galacjan 4:6. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego. Abba Ojcze. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, stwierdza, że po nawróceniu w sposób naturalny może nazywać Boga swoim Ojcem i wzywać Go jako Ojca. Wcześniej jakoś to mu nie przychodziło tak za bardzo przez usta, bo nie był dzieckiem Bożym. I Duch Święty, jak odradza człowieka, daje Ducha Syna Bożego, Ducha Świętego, do serca człowieka, że człowiek jest w stanie wzywać Boga jako Ojca. Duch Święty też, o czym donosi czwarta Ewangelia, Ewangelia Jana, czyni pewne określone rzeczy wskazujące na inteligencję, na rozum, na mądrość. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 26, zobaczmy. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. A zatem Duch Święty miał nauczać i przypominać. To jest tylko czynność, którą może wykonywać rozumna osoba. Żadna moc nie jest w stanie ani nauczać, ani przypominać. Gdybym wam powiedział, że wysłuchałem ciekawego wykładu, który wygłosił mi prąd elektryczny, który mam zamontowany w ścianie, uwierzylibyście mi? Na pewno nie. Prawda? Jak może jakaś energia nauczać? To jedynie może osoba nauczać. 16 rozdział, werset 8 Ewangelii Jana. Zobaczmy, co powiada o Duchu Świętym. A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty miał przekonywać. Skoro przekonuje, to musi w jakiś sposób wpływać inteligentnie na wolę człowieka, na jego umysł, na jego sumienie. A zatem jest inteligentną, rozumną osobą. I 13 werset pokazuje jeszcze inne czynności Ducha Świętego. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Jak widzimy, Duch Święty miał wprowadzić lud Boży we wszelką prawdę, albo inny przekład mówi w całą prawdę, a to znaczy, że musi tą prawdę rozumnie znać i zapoznawać lud Boży z tą prawdą. Co więcej, on tą prawdę usłyszał od Boga Ojca. I tą prawdę przekazuje. A zatem słyszy. Poza tym oznajmia, ogłasza inaczej, przekazuje. Zadziwiający jest też tekst, drodzy, wskazujący na inteligencję Ducha Świętego,
W liście do Rzymian, 8 rozdział, 26, 27 i 34 werset. List do Rzymian, 8 rozdział, 26, 27 i 34 werset. Czasami mamy, drodzy, problemy, nie wiemy, jak wyrazić nasze modlitwy. Czasami nie wiemy, jaka jest do końca wola Boża, jak sformułować nasze modlitwy. A czasami niektórzy z nas przeżywają tak trudne chwile, że po prostu mówią: Panie, zmiłuj się nade mną. Ja nie wiem nawet, jak wyrazić moje myśli. Po prostu wzdychają do Pana i wtedy mamy pomoc. List do Rzymian, właśnie 8 rozdział, 26 i 27 werset mówi: Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że jest tu zdumiewająca analogia, bo jest tu powiedziane o tym, że Duch Święty wstawia się za nami, kiedy nie wiemy, jak się modlić, i że Bóg zna jego zamysł, bo Duch Święty zgodnie z wolą Ojca się wstawia za nami. Ale werset 34 mówi, że nie tylko Duch Święty, ale Pan Jezus stawia się za nami. Czytamy: Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. I zatrzymajmy się przez chwilę. Skoro o Duchu Świętym jest powiedziane, że wstawia się za nami, tak jak o Chrystusie jest powiedziane, że się wstawia za nami, to czy Duch Święty nie jest osobą, rozumną osobą? Skoro wstawia się tak jak Chrystus za nami, na pewno jest osobą. Na pewno jest inteligentną osobą, tym bardziej, że jeszcze jest mowa o jego zamyśle, o jego zamiarze. Co więcej, Duch Święty działa jako pocieszyciel. W Ewangelii Jana 14, rozdział 16 i 17 werset czytamy, Ewangelii Jana 14, rozdział 16 i 17 werset: Ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Żeby być pocieszycielem, trzeba być rozumną, inteligentną osobą. Skąd o tym wiemy? Otóż bibliści zbadali dokładnie, jak oryginalne słowo parakletos, które jest użyte jako pocieszyciel, jakie miało znaczenie w klasycznej Grece. I pewien biblista napisał, że w świeckiej literaturze greckiej oznaczało ono przywołanego, zazwyczaj na pomoc, potem rzecznika, wreszcie obrońcę, zwłaszcza sądowego. I co jest bardzo ważne, to słowo odnosi się zawsze do wykonywania czynności, które może spełniać tylko osoba. Nigdy pocieszycielem nie może być nazwana, tak w sensie ścisłym, jakaś moc czy jakiś przedmiot. I co ciekawe, w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, w wersecie 31, przytoczę według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej: A tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Tak oddaję to. Tu nie mylmy z Nową Biblią Gdańską, wydaną przez Śląskie Towarzystwo Biblijne. To jest uwspółcześniona Biblia Gdańska, wydana w Toruniu przez Wrota Nadziei. I jak widzimy, Duch Święty jest jakby takim obrońcą, pocieszycielem, rzecznikiem, adwokatem, można nawet użyć takiego słowa. Co jest tutaj istotne, że to samo słowo parakletos jest użyte w odniesieniu do Pana Jezusa w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, werset 1, gdzie jest powiedziane, że mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Skoro Chrystus, będąc nazwany parakletos, orędownikiem, naszym obrońcą przed Ojcem, jest rozumną osobą, więc użycie tego słowa w odniesieniu do Ducha Świętego też za tym przemawia. Co więcej, Duch Święty jest też świadkiem, daje świadectwo. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w wersecie 26, możemy przeczytać, Ewangelii Jana 15:26: Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś składać świadectwo na przykład w sądzie, w jakiejś sprawie, albo nawet zboże, złożyć jakieś świadectwo wobec starszych w jakiejś sprawie. Na pewno wymaga to rozumu, inteligencji, żeby złożyć świadectwo na jakiś temat. I Duch Święty także składa świadectwo, a Dzieje Apostolskie nawet nazywają go świadkiem. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 32. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 32. Widzicie, że to nie jest typowe kazanie, to bardziej takie studium biblijne, ale też potrzebny jest czasami taki materiał. Dzieje Apostolskie, 5:32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Duch Święty jest tak samo świadkiem, jak świadkami byli apostołowie. On dawał świadectwo na rzecz prawdy, na rzecz prawdy Ewangelii. Także jak dotąd ustaliliśmy, że Duch Święty posiada umysł i myśli, że na pewno nie jest mocą i że działa jak inteligentna osoba. Mówi i woła, naucza, przypomina, przekonuje, słyszy, wprowadza w prawdę, oznajmia, wstawia się za nami przed Bogiem Ojcem, tak jak Chrystus. Działa jako pocieszyciel, tak jak Chrystus. I daje świadectwo, czyli jest świadkiem. Czyli pierwsze wymaganie odnośnie osoby Duch Święty spełnia. Ma rozum, ma inteligencję, ma myśli, ma umysł. Drugie wymaganie, kryterium, dzięki któremu można orzec, że ktoś jest osobą, to są emocje lub uczucia. Czy Duch Święty posiada uczucia lub emocje? List do Rzymian, 15 rozdział, werset 30, jest niezwykle ciekawym wersetem. Apostoł Paweł w tym wersecie mówi tak, list do Rzymian 15:30. Proszę was wtedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga. Apostoł Paweł wspomina tu o tym, że Duch Święty przejawia miłość, ma miłość. Jakaś czynna moc nie może przejawiać miłości, tylko rozumna osoba. Osoba obdarzona osobowością. I Duch Święty przejawia właśnie miłość. Dalej, Duch Święty przejawia radość. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1 rozdział, werset 6, mówi o radości Ducha Świętego. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1:6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Duch Święty przejawia radość, kolejne uczucie obok miłości. Duch Święty też czasami się smuci. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 30 powiada tak. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Efezjan 4:30. Tu się chwilę zatrzymajmy, bo to jest lekcja praktyczna. Tu jest wyjaśnione nieco wyżej, żeby nie grzeszyć nieustającym gniewem, żeby nie mówić nieprzyzwoitych, nieładnych słów, które ranią, a nie budują, żeby usunąć spośród nas wszelką gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie spośród naszych zborów, spośród naszych rodzin, żebyśmy byli uprzejmi dla drugich, serdeczni i chętnie sobie przebaczali, jak i nam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jeśli tak nie czynimy, to zasmucamy Ducha Świętego. To jest bardzo poważne. I widzimy, że Duch Święty musi być osobą, skoro można go zasmucić. Tak więc ustaliliśmy, że Duch Święty posiada uczucia lub emocje. Kolejne kryterium wymagane od osoby. Na przykład przejawia miłość, radość, a także smutek. Drodzy, może was nużą te rozważania niektórych. Dziwicie się, że mamy tu taką szkółkę niedzielną, ale jest to potrzebne. My mamy znać podstawy swojej wiary. My mamy wiedzieć nie tylko w co wierzymy, ale dlaczego w to wierzymy. A teraz trzecie kryterium, które pozwala ustalić, czy ktoś jest osobą. Właśnie, czy Duch Święty posiada wolę i ją wyraża. Zacznijmy od tego, że Duch Święty chce. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 4 i 11, zobaczmy. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 4 i 11 werset, zobaczmy. Czytamy tu, a różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak
chce. Duch Święty tak udziela darów, nie tak jak ludzie chcą. Niektórzy chcieliby tylko być prorokami albo mówić językami, a Duch Święty ma inny plan dla danego zboru. Chce obdarzyć kogoś na przykład innym darem, bo jest taki bardziej potrzebny dla danego kościoła. I on jest suwerenny w udzielaniu darów. Nie jest tak, że my możemy jak takie niegrzeczne dzieci domagać się i akurat dostaniemy to, co nam się tylko podoba. I słowo greckie użyte tutaj, bulomai, znaczy chcieć, pragnąć, zamierzać, postanawiać. I ono nigdy nie dotyczy jakiejś nierozumnej siły czy mocy. Zawsze dotyczy osoby. I przejdźmy dalej. Skoro posiada wolę, to może też wyrażać ją. I czy wyraża swoją wolę, czy realizuje swoją wolę. Na przykład Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 28, zobaczmy, co mówi o woli Ducha Świętego, jaką on realizuje. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Duch Święty ustanawia biskupów, ustanawia starszych w Kościele. To jest jego wola, to on ją jakby nakłada na lokalny zbór, że on tych ludzi wytypowuje, on ich zamianowuje do służby, można powiedzieć. Choć ludzie ich wyznaczają, może być ordynacja oficjalna, ale to Duch Święty za tym stoi. Już czytaliśmy 13 rozdział Dziejów Apostolskich, ale odświeżmy sobie jeszcze go. 2 i 4 werset, jak to Duch Święty ustanowił misjonarzy. Misjonarzy zboru czy też kościoła lokalnego w Antiochii. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 2 i 4 werset. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A oni, jak mówi werset 4, wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Duch Święty jawi się tutaj jako zwierzchnik Kościoła. Duch Święty mówi, odłączcie mi, używa zaimka osobowego mi w stosunku do siebie, jakby był realną osobą. I mówi, że powołał Barnabę i Saula, czyli Pawła późniejszego, do określonego dzieła misyjnego. I potem on ich wysyła. Także on ma wyraźną wolę, oczywiście zgodną z wolą Boga Ojca, którą realizuje, którą przedkłada Kościołowi, nie jako propozycję, ale jako po prostu wyraźne prowadzenie. Duch Święty nie prowadzi tylko przywódców w Kościele. Duch Święty prowadzi każde dziecko Boże. Prawdziwe dziecko Boże może poświadczyć w swoim życiu wiele wydarzeń, w których wyraźnie Duch Boży je prowadził. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 14 mówi tak. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Święty prowadzi, wyraźnie prowadzi. On ma wolę i ją realizuje. I tu może posłużę się właśnie jakimś takim przykładem z życia. To znaczy, pewien brat, były świadek z Bydgoszczy, znał osobę ze Świadków Jehowy ze świecia i tak czuł potrzebę, żeby jej głosić Ewangelię. Duch Boży go wyraźnie prowadził. Dzisiaj ta siostra jest nawrócona. Ocalili ją przed samobójstwem. Miała takie problemy w swoim małżeństwie, że chciała popełnić samobójstwo. Duch Boży ich doprowadził do niej do domu i uprzedzili ten akt. Czy Duch Boży ich nie poprowadził wyraźnie? Bardzo wyraźnie. Duch Boży dzieci prowadzi. Dzisiaj jest oddaną Bogu osobą, jest w Kościele, jest nawrócona. Pan ją uratował, bo Duch Boży poprowadził głosicieli Ewangelii do niej. Duch Boży prowadzi dzieci Boże. A skoro prowadzi, to ma wolę i tą wolę realizuje. Dzieje się jego wola, która jest absolutnie zgodna z wolą Syna i Ojca. Wreszcie Duch Święty jest w stanie podwładnym swoim, to znaczy sługom pańskim, czegoś zabronić, w czymś przeszkodzić, jeśli mu to się nie podoba. I o tym mówią Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 6 i 7 werset. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 6 i 7 werset. Jest tu mowa o sługach Bożych. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im.
A zatem Duch Święty ma wolę i ją realizuje. Zabrania na przykład głoszenia na danym terenie, bo chce gdzie indziej posłać głosicieli Ewangelii. Przeszkadza nawet w tym głoszeniu, bo nie chce, żeby oni tam poszli. On ma inny plan. I w tym wypadku do Macedonii posłał ich Bóg, żeby poszli do Filipii, gdzie nawróciła się Lidia, sprzedawczyni purpury i inne osoby, i też strażnik więzienny. Także widzimy, że Duch Święty spełnia trzy kryteria należące do osoby, cechujące każdą rozumną osobę. Posiada rozum, umysł inaczej, posiada uczucia i posiada wolę, którą też wyraża, wobec zwłaszcza Kościoła, wobec dzieci Bożych. Jeszcze inne cechy osobowe Ducha Świętego weźmy pod uwagę. Sposób, w jaki ludzie mogą odnosić się do Ducha Świętego, świadczy o tym, że jest osobą. Na przykład jakiejś bezosobowej mocy nie można kusić, prawda? Jeżeli mówimy, że nas diabeł do czegoś kusi, to wiemy, że nas kusi jako rozumne osoby, do jakiegoś złego czynu. Wystawia nas niejako na próbę. I byli tacy ludzie jak Ananiasz i Safira i oni niejako kusili Ducha Świętego, wystawiali go na próbę, drażnili go. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, werset 9, zawiera pytanie apostoła Piotra do Safiry. Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Kusić można tylko rozumną osobę. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, werset 9. Kusić Ducha Świętego. Już czytaliśmy Efezjan 4:30, że można Ducha Świętego zasmucić, ale zobaczmy jeszcze do dobitnego wersetu z listu do Hebrajczyków 10:29, list do Hebrajczyków 10, rozdział, werset 29, gdzie jest mowa, że Ducha Świętego można nawet, ale broń Boże, nie powinno się tego czynić, nawet znieważyć. Hebrajczyków 10:29. Czytamy: o ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski. Znieważyć można nie moc, ale określoną, rozumną, wrażliwą, uczuciową osobę. I Duch Święty jest osobą, którą grzesznicy, odstępujący od wiary, wyraźnie znieważają. Co więcej, Duch Święty posiada lub tworzy społeczność z nami. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 13, jest częstym błogosławieństwem na zakończenie nabożeństw. I tam jest mowa o tym, że łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Drugi list do Koryntian, 13:13. Społeczność Ducha Świętego. W Grece oznacza to wspólnotę. Oznacza to bliską więź, a bliską więź i wspólnotę można mieć tylko z rozumną osobą. Co więcej, mamy w Piśmie Świętym takie lustro, które pozwala nam się przejrzeć, na ile chodzimy w Duchu Świętym. To jest list do Galacjan, 5 rozdział, od 19-23, a nawet i dalsze wersety. 19-21 mówią o uczynkach ciała. Jeśli widzimy u siebie te uczynki ciała, no to możemy naprawdę i powinniśmy z tego pokutować i prosić o oczyszczenie z tego grzechu. Ale powinniśmy zastanowić się, czy mamy też owoc ducha. 22 i 23 werset pozwala nam się prześwietlić. To jest takie lustro. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Według innych przekładów opanowanie. Przeciwko takim nie ma zakonu. Inny przekład mówi: przeciwko takim cnotom prawo nie występuje. I zobaczmy, te cechy, które płyną z Ducha Świętego, są cechami charakteru, są cechami osobowymi, są cechami osobowości. Te cechy nie mogą pochodzić od mocy, ale jedynie od osoby. Tak więc Duch Święty również może w jakiś sposób podlegać złemu działaniu ludzkiemu, co nie wyrządza mu szkody, ale jest grzechem ludzkim. Na przykład można go kusić, zasmucić, znieważyć. Z nim można utrzymywać więź. On tworzy wspólnotę, społeczność, bliską więź. I wreszcie rodzi owoce, które mogą pochodzić jedynie od osoby. Cechy charakteru. Niemniej jednak niektórzy jeszcze mają wątpliwości co do Ducha Świętego. Niektórzy zapytają, czy można wylać osobę. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, werset 17, mówi o wylaniu Ducha Świętego.
Bo czytamy, wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I niektórzy mówią, czy można wylać osobę. Okazuje się, że język biblijny jest czasem taki, można powiedzieć, bardzo plastyczny i mówi o wylaniu również człowieka, tak jak wody. Na przykład Psalm 22, werset 15, psalmista mówi, rozlałem się jak woda. Psalm 22, werset 15. Rozlałem się jak woda. A czyż on nie był osobą? Był osobą. W pierwszej księdze Samuela mamy tą smutną Annę, która była bezpłodna i modli się i mówi do arcykapłana Helego, pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział, werset 15. Ja przytoczę główną myśl, pierwsza Samuela 1:15. Wylałam swoją duszę przed Panem. Tak więc wylanie Ducha Świętego oznacza tak naprawdę udzielenie Ducha Świętego, Jego mocy, Jego darów ludziom, którzy są zgromadzeni w tym czy w innym miejscu, ale nie oznacza, że ten Duch nie jest osobą. Po prostu oznacza przejaw Jego działania, dotknięcie przez Jego moc, przez Jego dary wielu osób. Niektórzy mają też wątpliwość, czy osoba może napełnić inne osoby, czy Duch Święty jest osobą, skoro napełnia inne osoby. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, werset 4, mówi o uczniach, Dzieje apostolskie 2:4, że napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zresztą dzięki temu mówili językami. Ale w biblijnym języku jest mowa o tym, że także nie tylko Duch Święty napełnia wszystko. List do Efezjan 1 rozdział, 22 i 23 werset mówi o Chrystusie, że wszystko sobą wypełnia. List do Efezjan 1 rozdział 22 i 23 werset. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Pan Jezus wszystko wypełnia sobą. A więc można być napełnionym osobą. To są rzeczy, do których trzeba przykładać duchową miarę. Nie można ich tak czysto cieleśnie, tak na chłopski rozum brać. Trzeba duchowo na to spojrzeć. Że to są pewne wyrażenia, które kryją głęboką prawdę. Wstąpienie Boga w człowieka, oddziaływanie na Niego, z Jego łaską, Jego mocą Ducha Świętego. Więc nie kłóćmy się z tym, że Duch Święty może napełniać, a mimo to być osobą. Przechodzimy teraz do trudniejszego zagadnienia. Czy Duch Święty naprawdę jest Bogiem? Bo że Chrystus jest Bogiem, że został nazwany w kilku wyraźnych miejscach Bogiem i nie ma najmniejszych wątpliwości, to nie mamy z tym problemu. Ale czy Duch Święty jest Bogiem? Czy gdziekolwiek jest jakaś sugestia, czy możemy jakoś dojść do tego? Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić, że Duch Święty dlatego jest może najbardziej tajemniczy w całym Nowym Testamencie, jak i w Starym, ale zwłaszcza też i w Nowym, ponieważ Jego zadaniem nie jest skierowanie uwagi na siebie, ale na Pana Jezusa. Ewangelii Jana 16, rozdział, werset 14, Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Czyli Duch Święty nie kieruje uwagi na siebie, On uwielbia, On inaczej otacza chwałą Jezusa Chrystusa. I drodzy, po czym poznać prawdziwe objawienie, a po czym poznać fałszywe? Po czym poznać prawdziwe jakieś świadectwo, prawdziwe nawet prorokowanie, a po czym poznać fałszywe? Jeżeli ktoś mówi, że robi, czy mówi coś z Ducha Świętego, ogłasza się prorokiem i mówi, że coś robi z Ducha Świętego, jeżeli jest jakieś objawienie, jakieś nadzwyczajne wydarzenie i ludzie przypisują to Duchowi Świętemu, to zawsze osobą, która będzie wywyższona, nie będzie jakiś prorok, nie będzie jakiś przywódca, nie będzie cokolwiek innego, jakaś Maria, jakiś święty czy ktokolwiek, tylko właśnie Jezus Chrystus. Po tym poznać prawdziwe objawienie i odróżnić je można od fałszywego. Że w tym działaniu, w tym objawieniu, w tym jakimś cudzie wywyższony będzie Jezus Chrystus. I to nie będzie tylko mówienie o Jezusie. Naprawdę Chrystus będzie wywyższony, to znaczy będzie dotknięte życie człowieka. Ludzie oddadzą się Chrystusowi, poddadzą się Mu jako Panu, przyjmą Go jako Zbawiciela. To znaczy będzie dzieło Ewangelii, dzieło Chrystusowe sprawowane. Po tym poznać prawdziwe objawienie, prawdziwe działanie Boże od fałszywego. To tak dodatkowo chciałbym Wam przekazać.
I przybliżmy się do tajemnicy Ducha Świętego. Kim jest Duch Święty? Czy naprawdę jest Bogiem? Więc ten spór nie jest nowy. On już na początku chrześcijaństwa był pewnym problemem. Byli ludzie, którzy twierdzili, kiedy uporano się już z kwestią Jezusa Chrystusa, kim jest, twierdzili, że Duch Święty nie jest osobą. Nazywano ich duchoborcami. Aż jeden z soborów autorytatywnie orzekł i w wyznaniu wiary ogłoszono, że Duch Święty jest Panem i Ożywicielem, że On pochodzi od Ojca i że On wraz z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwałę. Tak jeden z soborów ogłosił autorytatywnie. Zgromadzeni biskupi, pod kierunkiem, jak wierzę, Ducha Świętego. Bo ja wierzę, że Duch Święty Kościoła nie opuścił. Pojawiły się wypaczenia, ale te zasadnicze prawdy w Kościele przetrwały. I w czym jest rzecz? Po czym poznać Boga w odróżnieniu od wszystkich rozumnych stworzeń? Czym wyróżnia się Bóg? Prawdziwy Bóg ma takie cechy, których nie ma żadne stworzenie. Ma takie cechy jak wieczność, jak wszechmoc, jak wszechwiedza i wszechobecność. To są takie zasadnicze cztery cechy, które są nieprzechodnie. To znaczy nikt z nas nie może przejawiać żadnej z tych cech. Żaden anioł nie może przejawiać żadnych z cech, bo Bóg ma też przymioty, atrybuty przechodnie. To znaczy miłość, sprawiedliwość, prawda? Mądrość, moc. My w jakim stopniu możemy je przejawiać? Natomiast ma atrybuty czysto boskie, które nie są udzielane stworzeniu, jak właśnie wieczność, wszechmoc, wszechwiedza i wszechobecność. I wszystkie te cechy przypisano w Biblii, jak wiemy, zarówno Bogu Ojcu, jak i Panu Jezusowi. A rozważmy teraz na spokojnie, czy w Biblii odniesiono wieczność, wszechmoc, wszechwiedzę i wszechobecność do Ducha Świętego. Bo jeśli tak odniesiono, to znaczy, że On też jest Bogiem. I zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 14. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, werset 14. Gdzie czytamy, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Duch Święty ma pierwszy boski atrybut, jest wieczny, jest Duchem Wiecznym. Czy Duch Święty jest wszechmocny? List do Rzymian, 8 rozdział, werset 11, zobaczmy. Rzymian 8, 11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. To znaczy, że Duch Święty ożywi nasze śmiertelne ciała i jest jedną z osób, które będą nas wzbudzać z martwych. Także Duch Święty musi być wszechmogący, żeby wzbudzać umarłych. Ktoś, kto nie jest wszechmogący, nie może wzbudzać umarłych. A pamiętajmy, że to będzie powszechne zmartwychwstanie, w którym Duch Święty będzie uczestniczył. Dalej, czy Duch Święty jest wszechwiedzący? Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 10, zawiera zadziwiające stwierdzenie. Pierwszy Koryntian, 2 rozdział, werset 10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I użyte tutaj słowo bada znaczy przenika. Dla Ducha Świętego nie ma żadnej tajemnicy Bożej. On doskonale zna najgłębsze tajemnice Boże, największe głębokości Boże, czego nie można powiedzieć o żadnym stworzeniu, o żadnym aniele, o żadnym człowieku. A zatem ma atrybut wszechwiedzy, kolejny atrybut czysto boski. I pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 13. Zobaczmy, co mówi. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, werset 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Skoro naśladowcy Chrystusa, mieszkający w najodleglejszych zakątkach ziemi, na całym globie ziemskim, są jednocześnie napojeni jednym Duchem Świętym, to Duch Święty musi być wszechobecny. A to jest kolejny atrybut boski. Zatem podsumujmy, Duch Święty jest wieczny, wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny, zatem ma atrybuty boskie. Zatem jest z całą pewnością Bogiem.
Pozostałe dowody rozważmy. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 16 do 18. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 16 do 18. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jak widzimy, Duch Święty miał być godnym zastępcą Chrystusa oraz podobnym do Niego Pocieszycielem. Czy bezosobowa siła mogłaby godnie zastąpić Pana Jezusa? Właściwie reprezentować Go mogłaby jedynie osoba, i to boska, równa Jezusowi. I z tym tekstem wiąże się ciekawa historia. Pewien były świadek Jehowy z Inowrocławia, brat, obecnie nasz brat Piotr Paprzycki, chodził do zboru ewangelicznych chrześcijan, ale powiedział: prędzej mi kaktus na ręku wyrośnie, niż uwierzę w Trójcę. Ale bracia zachęcili go: pomódź się, zastanów się nad tym tematem, pomódź się, rozważ Słowo Boże. I on czytał Ewangelię Jana, 14 rozdział, i przeczytał w tym rozdziale na początku: kto mnie widział, widział Ojca. I dalej, w wersecie 11, ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Mówi, no tak, Jezus jest równy Ojcu, już jest druga osoba boska. I czyta dalej i przeczytał, że Pan Jezus odejdzie i pośle Pocieszyciela, który będzie Jego godnym zastępcą. Mówi, to już mam trzecią osobę boską. To jednak jest ta Trójca. No i kaktus mu nie urósł, uwierzył. Uwierzył prostą wiarą. I Bóg pobłogosławił to jego wyznanie wiary. Jego mama zainteresowała się Ewangelią, już zaczęła chodzić na nabożeństwa, ale doznała paraliżu. Była ścięta paraliżem, zmartwił się. I to nie jest taki człowiek, który by na każdego nałożył ręce, tak pochopnie. Ale powiedział do swojej mamy w mocy Ducha Świętego: mamo, mówię ci, wstań i chodź. W imieniu Jezusa Chrystusa ci to mówię. Wstała i paraliż całkowicie ustąpił. I zaczęła chodzić do zboru, nawróciła się i przyjęła chrzest. Jest dzisiaj członkinią tam zboru w Inowrocławiu. Więc widzimy, że Bóg jest w stanie nas oświecić, jest w stanie także nas uzdrowić, jeśli jest taka Jego wola. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 werset, kolejnym są argumentem na rzecz boskości Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 werset. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Zauważmy, drodzy, apostoł pierw zarzuca Ananiaszowi: okłamałeś Ducha Świętego, a za chwilę uzupełnia: nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Co z tego wynika? Gdyby Duch Święty nie był osobą boską, apostoł Piotr nie mógłby stwierdzić, że okłamanie Ducha Świętego jest zarazem okłamaniem Boga. A teraz może praktyczna lekcja. Jak oni okłamali Boga? Okłamali oni apostołów. Oni zadziałali wybitnie fałszywie. Pochwalili się, że niby wszystko sprzedali i wszystko oddali do wspólnej kasy. Apostoł Piotr mówi, że nie musieli tak zrobić, ale nie powinni kłamać, że tak zrobili. I drodzy, kiedy postępujemy jak Ananiasz i Safira? Kiedy jesteśmy obłudnikami. Kiedy próbujemy się przedstawić w zborze czy gdziekolwiek jako lepsi niż jesteśmy w rzeczywistości. Drodzy, nie powinniśmy tego nigdy robić. Powinniśmy umieć przyznać się do błędu nawet przed człowiekiem. Pokornie przyznać się do błędu. Tak, drodzy, bo nie powinniśmy też udawać lepszych niż jesteśmy w rzeczywistości. Bądźmy szczerzy, bądźmy prostolinijni. Pamiętajmy, że żyjemy właściwie w obecności świata duchowego. Obserwują nas święci aniołowie, obserwują nas źli aniołowie i szatan. Obserwuje nas Pan Jezus ze swego tronu, ten sędzia, który za nas umarł. I żyjmy tak jak w obliczu wieczności, jak w obliczu tronu Bożego, jako ci, którzy nie chcą być zawstydzeni przy przyjściu Pańskim, jako ci, którzy pokładając nadzieję w Panu Jezusie, oczyszczają się tak, jak On jest czysty. I zobaczmy jeszcze do Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 31 i 32 werset, który mówi o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu.
Chciałbym naświetlić kontekst tego wersetu, bo niektórzy się zastanawiają, czym jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Wtedy bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu było to, że przywódcy żydowscy, określone osoby, które tam były i obserwowały wypędzenie demona niemego z człowieka. Chciałbym wam wyjaśnić, że w pierwszym wieku, według teologii żydowskiej, jedynym, który mógł wypędzić demona niemego, miał być Mesjasz. Żydzi wiedzieli, że potrafią ich egzorcyści wypędzić demona, który przemawiał przez człowieka. Żydowscy egzorcyści nawiązywali kontakt z demonem, który mówił głosem człowieka, pytali go o imię i za pomocą formuły przywołującej świętego Boga wypędzali tego demona. Natomiast nie mogli sobie w ogóle poradzić z demonem, który odbierał człowiekowi mowę, bo nie mogli z nim nawiązać żadnego kontaktu. Im głosili w swojej teologii rabini żydowscy, że dopiero Mesjasz wypędzi demona niemego. I Mesjasz przyszedł, wypędził tego demona niemego, a oni, żeby bronić swoich stołków, swojej pozycji, żeby odsunąć tego, którego nie lubili, którego nawet nienawidzili, nazwali to dziełem diabelskim. I to w pierwszej kolejności było grzechem przeciw Duchowi Świętemu. Nazwanie dzieła czysto Bożego, który według ich teologii miało być dziełem Mesjasza. Nazwanie dziełem diabelskim, żeby tylko zachować swoje stołki i swoją władzę nad ludem. I drodzy, Pan Jezus mówi straszną rzecz. W Ewangelii Mateusza 12, 31-32 werset. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Czyli w ogóle nie będzie to przebaczone. I co jest tu istotne? Skoro za bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu grozi tak straszliwa kara, to on musi być Bogiem po prostu. To nie może nie być Bogiem, skoro tak straszna kara grozi. Ale ktoś może zarzucić, a dlaczego ktoś, kto by rzekł w tamtym czasie coś przeciwko Synowi Człowieczemu, mogłoby być mu odpuszczone? Czyżby Duch Święty był większy od Jezusa? Nie. Zauważmy, że jest to powiedziane o Synu Człowieczym. Jeśli jakiś Żyd powiedział coś złego na Jezusa jako na człowieka, nie rozumiejąc, kim on naprawdę jest, nie miał tak strasznego grzechu, jak mówiąc o dziele sprawowanym przez Syna Bożego w mocy Ducha Świętego, że jest dziełem diabelskim. Niektórzy Żydzi jeszcze nie znali po prostu Syna Bożego, potraktowali go jako człowieka i oni jeszcze tak nie grzeszyli, jak ci, którzy świadomie jako przywódcy, żeby zachować lud pod swoją władzą, pod swoją kuratelą, nazwali dzieło Boże dziełem diabelskim. A jak dziś ktoś może zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Jeżeli ktoś zamyka się świadomie, uparcie i do końca na Boże światło, tak jak oni się zamknęli, i do końca pozostanie w zatwardziałości, może być człowiekiem, który opiera się Duchowi Świętemu. Szczepan powiedział do ludzi, którzy go kamienowali, bo później go ukamienowali, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Dosłownie zobaczmy Dzieje Apostolskie 7,51. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Jeśli jest na tej sali ktoś, kto nie zna jeszcze Ewangelii, kto się broni przed nawróceniem, kto się wstydzi ludzi, kto się boi kolegów, koleżanek i tak dalej, sąsiadów, pamiętajmy, w wieczności z Bogiem będziemy mieli towarzystwo. Nie tylko będziemy z samym Bogiem, bo to przede wszystkim jest szczęście największe, ale będziemy z innymi zbawionymi. Ale w piekle będziemy strasznie, chorobliwie wręcz samotni. Będziemy nieszczęśliwi i samotni. Dlatego lepiej dzisiaj doświadczyć samotności, opuszczenia przez kogoś i nie zamykać się na światło Ducha Świętego, niż w przyszłości być samotnym w miejscu wiecznego zatracenia. Grzeszy przeciw Duchowi Świętemu też ten, kto doszedł do pełnego poznania prawdy i się od niej odwraca świadomie. Miałem okazję poznać człowieka, który wydaje mi się, że zgrzeszył przeciw Duchowi Świętemu. To był człowiek, który był członkiem jednego ze zborów chrześcijańskich.
obecnie zupełnie kwestionuje podstawowe prawdy o Synu Bożym. Nawet wierzę, że jest tylko synem Józefa, Syn Boży. Dla mnie to już jest bluźnierstwo. Ale nie wiem, ten człowiek może jeszcze zawrócić z tej drogi, ale jeśli by w tym pozostał, to byłby grzech przeciw Duchowi Świętemu, bo on odstąpił od wiary prawdziwego Syna Bożego. Takie są realia. Więc może pora na takie zakończenie, podsumowanie. Możemy całym sercem, drodzy, wierzyć, że Duch Święty jest osobą. Posiada wszystkie cechy osoby. Posiada rozum, czyli umysł, posiada emocje, czyli uczucia, posiada wolę i ją też wyraża. Czy jest Bogiem? Mówiliśmy, że posiada atrybuty czysto boskie, nieprzechodnie, których Bóg nie udzielił nigdy i nigdy nie udzieli żadnemu stworzeniu. Jak wieczność, wszechmoc, wszechwiedzę, wszechobecność. On udzieli nam nieśmiertelności, ale wieczny On jest, bo On nie miał początku. My jedynie otrzymamy nieśmiertelność. Poza tym Duch Święty jest godnym zastępcą Chrystusa, więc jest Mu równy, a Chrystus jest równy Ojcu. Dalej, przeciwko Duchowi Świętemu, kto grzeszy, grzeszy przeciwko samemu Bogu. Pozostaje jeszcze pytanie, czy możemy się modlić do Ducha Świętego. Nowy Testament nie zawiera na ścisłość żadnej modlitwy do Ducha Świętego, ale w rękopisach bizantyjskich i w Textus Receptus, w pierwszym liście Piotra, 4 rozdziale, wersecie 14, w Biblii Warszawskiej tego wersetu, w takiej wersji nie ma, jest taka myśl. Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały i Duch Boży spoczywa na was. U nich bluźnią mu, ale u was chwałę mu się oddaje. Tak też oddaje to Biblia Gdańska. A zatem, drodzy, ten fragment, który w Biblii Warszawskiej nie występuje, bo ona jest częściowo już zrewidowana w stosunku do tekstu bizantyjskiego i tekstu przyjętego, Textus Receptus, jest myśl, że niektórzy ludzie bluźnią, prześladowcy chrześcijan bluźnią Duchowi Świętemu, ale u was, to znaczy u chrześcijan, chwałę mu się oddaje. I nic dziwnego, że pierwsi chrześcijanie, którzy mieli też takie rękopisy pierwszego listu Piotra, oddawali chwałę Duchowi Świętemu już bardzo wcześnie. Ja wam, drodzy, przytoczę fragment poza biblijnego pisma, ale ważnego pisma, Męczeństwo Polikarpa. To jest z II wieku opis śmierci Polikarpa, biskupa Smyrny. I on się modli w ten sposób. Dlatego też za wszystko Cię chwalę, błogosławię, wielbię przez arcykapłana wiecznego i niebieskiego Jezusa Chrystusa, Twego Syna umiłowanego, przez którego Tobie z Nim i z Duchem Świętym chwała i teraz i na przyszłe wieki. Amen. I takie modlitwy są na długo przed soborem w Nicei z 325 roku. To znaczy, że pierwsi chrześcijanie czuli, że również Duchowi Świętemu należy się jakaś chwała. I drodzy, gdybyśmy byli przeciwko absolutnie jakiemukolwiek zwróceniu się do Ducha Świętego, to musielibyśmy ze śpiewnika pielgrzyma czy z innych śpiewników wyciąć takie pieśni, na przykład przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, prawda? Wiadomo, że główną modlitwą Nowego Testamentu jest modlitwa do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym albo bezpośrednio do Jezusa. Niemniej czytaliśmy już werset, że Duch Święty ma społeczność. To jest drugi list do Koryntian 13:13, społeczność Ducha Świętego. A jeśli to porównamy z pierwszym listem Jana 1:2, gdzie jest powiedziane, że społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem, to znaczy, że z Duchem Świętym jakąś więź musimy utrzymywać, nawet jeśli się do Niego nie modlimy, bo Biblia nie ma takiego zalecenia wprost, to jednak musimy z Nim jakąś więź utrzymać. A tą więź przede wszystkim utrzymujemy, kiedy modlimy się do Boga Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, kiedy prosimy Pana Jezusa czy Boga Ojca, żeby Duch Święty z nas wstąpił, żeby nas prowadził. Ten Duch Święty w naszym życiu działa. Nie brońmy się przed Nim. Bądźmy otwarci na Ducha Świętego. Nie gaśmy Go, nie zasmucajmy Go. Ja, drodzy, tu nie wyczerpię tego tematu. Ja was przepraszam, ale mam za mało czasu. Odrębnym wykładem byłoby wyjaśnienie właśnie, drodzy, tego, jakie różnorakie służby pełni Duch Święty. Odrębne kazanie, jedno mogłoby mówić o różnorakich służbach Ducha Świętego, a jeszcze odrębne mogłoby mówić o darach Ducha Świętego, a jeszcze odrębne o owocu Ducha Świętego, o różnorakim Jego owocu. Ale postarałem się przybliżyć wam, drodzy bracia i siostry, osobę Ducha Świętego. Może nie Jego dzieło, ale Jego osobę.
I zachęcam was, żebyście na spokojnie to przemyśleli. Kto ma takie życzenie, mogę też właśnie ofiarować książkę, czy właśnie udostępnić moją, gdzie jest tu drugi rozdział, czy Duch Święty jest osobą boską, gdzie jest jeszcze bardziej starannie, szczegółowo to wyjaśnione. Dziękuję bardzo wam, że zechcieliście wysłuchać tego wykładu. No, przyznam, trudnego, może wymagającego dużego skupienia w takie upały. Może nie zawsze chciałoby się takiego bardzo wykładu teologicznego słuchać, ale również jest to nam potrzebne, żebyśmy byli przekonani co do podstaw naszej wiary, że nie błądzimy, że gdzieś nie ma nadinterpretacji, ale trzymamy się ściśle Słowa Bożego. Także życzę waszej społeczności, drodzy bracia i siostry, żeby Bóg mieszkał w was przez swego Ducha Świętego, żeby was wszystkich prowadził, żeby prowadził was do wymiaru w pełni Chrystusowej, żeby wam błogosławił przez Ducha Świętego w waszym dziele ewangelizacji, w różnorakich służbach, żeby prowadził waszych przewodników, żeby oni dobrze prowadzili zbór, żeby dawał wam coraz większe poznanie Słowa Bożego i coraz większą miłość i inny owoc Ducha Świętego. Niech Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Amen.